Jak sama nazwa arku mówi, dostaniemy tutaj dzieciństwo. Jest to dość nietypowo pokazane, jako że połowa każdego odcinka jest o innej osobie, ale nie uprzedzając zbytnio faktów, przejdźmy do ocenek. Mega smutno wygląda ten malutki Naruto, którego wszyscy wytykają i jest samotny. Niby fajnie, że Hiruzen tutaj pod przykrywką sprawdzał co u Naruto, ale to filler i do tego jest to takie raczej mało wiarygodne, patrząc na to, że Iruka był pierwszym dorosłym, którego zaakceptował. I o co tutaj chodzi? Naruto sobie skoczył ze skały 4. Hokage i leciał prosto na dół i po prostu to przerwali. Nie pokazali w żaden sposób, jak przeżył ten upadek z wysokości, ani nic, kompletnie bez sensu. Też naprawdę chore, że kazali 3-latce i 4-latkowi się bić, nawet jeśli to w ramach treningu to WTF. Ogólnie dziwny ten odcinek, złożony z takich krótkich urywków, nie pokazujący praktycznie niczego, czego byśmy nie wiedzieli, tylko że tutaj to bardzo małe dzieci. Niewiadomych nie widziałem odcinek na 5. Kurde bela, młody Itachi nawet w gotowaniu jest dobry. Takiego kuraka to ja bym sam sobie opędzlował, ale wytyfy ten ojciec Sakury. Ona powiedziała, że poznała ładną i mądrą koleżankę Ino, a on, że skoro jest ładna, to też chce ją poznać. Co to ma w ogóle znaczyć, lol? Spoko ta Ino mała ma strój, lecz ten odcinek też był o niczym. W sensie ja mam wrażenie, że tu dosłownie nic się nie dzieje. Pokazują kilka rzeczy i kończy się wątek danej postaci. Nuda totalna, niewiadomych brak, odcinek na 4. Ej, bardzo dziwnie Gara trzyma tę łyżkę. Śmiesznie chłopcy śpią na stojąco, a Iruka dał im karę, by ci spędzili resztę lekcji na korytarzu. Ogólnie fajnie wyglądają Shikamaru, Naruto i Choji jako paczka, ale to filler i to niestety nie trzyma się kupy, bo przez cały czas nam mówiono, jak to Naruto był samotny, a tu ciągle z kimś tam jest i się z nimi bawi. Niewiadomych nie widziałem, odcinek też na 4. Jiraiya to od młodego wiedział, co jest dobre. Ładnie też ten no-name dostał w pysk od Tsunade. Jednak widać znowu, że to filler. Obito wie, kim jest ojciec Kakashiego, mimo że tego dowiedział się tak naprawdę przed śmiercią. W sensie tą pozorną pod kamieniem. Ogólnie też nie da się nie zauważyć tych samych scen w tym arku. Widziałem ich co najmniej kilka, no i odcinek także dość średni. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Średnia tego arku to 4,5. No i tak naprawdę jedyne co mogę dobrego powiedzieć to to, że praktycznie każda z postaci jako młoda osoba była urocza, wyglądali oni ciekawie, no i kreska była jakościowa. Niestety jeśli chodzi o historię, to tutaj jej mocno brakuje. Każda z postaci dostała około 10 minut i nie wprowadzono tutaj nic nowego, tylko nam pokazano to co już tak naprawdę wiedzieliśmy, ale w dużo młodszej wersji i tyle. Szczerze to użyteczność tych odcinków moim zdaniem jest jedynie taka, by można było użyć tych ładnych scenek do jakiegoś filmiku podsumowującego życie danej postaci, ale tak to chyba bym to skipnął przy rewatchu, bo wieje nudą. A jeśli ty tęsknisz za dzieciństwem, to mam dla ciebie wybór. Wstań z krzesła i zrób fikołka albo zasubskrybuj ten kanał. Wybór należy do ciebie.